Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Zaczynamy od charytatywnego koncertu Kolęd Wiślanie dla Ewelinki, który odbędzie się w piątek 1 lutego w sali widowiskowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Wystąpią m.in. pracownicy Urzędu Miasta na czele z burmistrzem, Wiślańskiego Centrum Kultury, Straży Miejskiej, nauczyciele, uczniowie, Litkocze i inni. Start godzina 17. Przenosimy się teraz do Brennej. Tamtejszy dom Zielin Przytulia działa bardzo prężnie. W piątek odbędzie się tam projekcja filmu Ostatni Górale. Przedstawia polską kulturę góralską w sposób piękny i liryczny. Kładzie nacisk na pokazanie polskich krajobrazów, jak również na barwne postacie. Start godzina 18. W piątek o godzinie 18 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy zaplanowano wernisaż wystawy fotografii Beaty Indii Tyrny Ręce z Gorola oraz promocję książki Jarosława J. Drużyckiego. W programie także występ kapeli Wałasi, wstęp wolny. Sporo już za nami, jeżeli chodzi o wydarzenia związane z setną rocznicą bitwy pod Skoczowem, ale punkt kulminacyjny ciągle przed nami. W sobotę 2 lutego odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Skoczowem na terenie przy parafii ewangelickiej Świętej Trójcy, zaś na rynku będą czekały na zainteresowanych okolicznościowe wystawy. Nie zabraknie też wojskowej grochówki. Obchody setnej rocznicy bitwy pod Skoczowem będą stanowiły również okazję do nabycia pamiątek okolicznościowych. Rekonstrukcja bitwy odbędzie się o godzinie 14:00, wydarzenia na rynku zaplanowano na godzinę 15:00. Sobotnie popołudnie można spędzić na stoku Stożka w Wiśle. O godzinie 11:00 rozpocznie się kolejna edycja Mistrzostw Polski Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim o Puchar Świętego Jana Pawła II. Organizatorzy zachęcają do kibicowania. Po zawodach księży dla kibicujących przewidziane są także zjazdy rodzinne. Z kolei w niedzielę w Cieszynie odbędzie się spacer śladem cieszyńskiej linii tramwajowej. Zbiórka Dawny Przystanek na Żądanie przy ulicy Zamkowej. Wycieczka zakończy się na krańcowym przystanku na Wyższej Bramie. Start godzina 10:00. Na koniec informacja dla fanów Dawida Podsiadło. Muzyk w najbliższą niedzielę 3 lutego zawita do Cieszyna. Koncert odbędzie się o godzinie 19:00 w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.